Witamy Państwa w drugiej części programu Tu Mieszkamy. Przypomnę, że dziś gościmy w Nowym Dworze Gdańskim. A w drugiej części powita Państwa zespół Żuławy, to jest kabaret. Kabaret działający od 8 lat przy Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Przygotowuje właśnie nowy repertuar złożony z piosenek lwowskich i taką piosenkę za chwilę usłyszymy. Niech cię miłość zruszy, serce w tobie skruszy. Szukam Polciu w tobie duszy. To był występ wspaniałego kabaretu Żuławy w jednej z piosenek lwowskich, a przy moim stanowisku pani Ania Wilkosz, członek tegoż kabaretu. Kabaret też nie jest wolny od problemów. Rzecz jasna, że jestem mieszkanką Nowego Dworu, czuję się bardzo dobrze, mieszkam bardzo ładnie, ale mam jednocześnie problem i to nie bardzo mały, bo występuję w tym właśnie chórze, w tym kabarecie już od 9 lat z moimi koleżankami i dotyczy nam taki problem, że właściwie szukamy sponsora i to hojnego i bardzo prosimy, może ktoś, może kiedyś nam pomoże. Dziękuję. I zainteresuje się nami. Bo my bardzo chcemy udzielać się i dla Nowego Dworu, przecież my to służymy, my właśnie udzielamy się, bezinteresownie, bez żadnych, sami nawet jak wyjeżdżamy, to za swoje pieniążki wyjeżdżamy, jak gdzieś mamy, jakoś ktoś nas tam zaprosi. Finansujemy się sami. Sami się finansujemy. Dziękujemy bardzo. No my również apelujemy, aby ktoś zechciał wspomóc ten znakomity kabaret. Nie wiem, być może władze miasta, gminy, może będą chciały coś dorzucić do działalności kabaretu, może powiat? Jest z nami starosta powiatu nowodworskiego, pan Romuald Drynko. Czy warto się zainteresować tym kabaretem? Chyba warto, sądząc po tym występie. Ja myślę, że nie tylko tym kabaretem, bo jest wiele bardzo ciekawych inicjatyw związanych właśnie z kulturą, którymi trzeba się zająć. Bo kultura jest tym elementem, który naprawdę może pomóc w zespoleniu naszego środowiska w jeden organizm, w taki sprawny, dobrze działający, zintegrowany. Problem to jest oczywiście ten, od którego wszyscy uciekamy, a więc pieniądze. My postaramy się, ja tu nie chcę obiecywać nic konkretnego, natomiast staramy się naprawdę jakąś część środków wydzielić na działania właśnie te związane z kulturą. Z tym, że chcemy to tak zrobić, aby gdyby wspierać konkretne programy. Nie będzie tych pieniędzy dużo, no niemniej być może, że i kabaret czy to środowisko odrobinę tych pieniędzy otrzyma. Będziemy się starali ich również promować. Prosimy pytania. Kabaret jeszcze wystąpi dzisiaj w naszym programie, a my powracamy do spraw bardziej przyziemnych i przykrych. Pan twierdzi, że taką sprawą dla Nowodworza na pewno jest bezrobocie. Największe bezrobocie, normalnie jak tutaj w tym roku, normalnie jak ja widzę i w zeszłym, nigdy nie było. Jak ja mieszkam w Nowodworze od urodzenia, zapomniałem się przejść. No, moje nazwisko jest Czyczkan Marian. Mego ojca tutaj normalnie ludzie znają w Nowodworze bardzo dobrze, niektórzy. Wszystkim przekonujcie, w 1945 roku, 20 listopada. Moi rysy obecnie teraz nie żyją, ja jestem po prostu
z siostrą, którą zamieszkuję w domie piętrowym i ja tutaj dla miasta dużo zrobiłem. Czy w Nowym Dworze są właśnie jakieś takie duże zakłady, które upadły ostatnio? A zakłady byli poprzednio Pemal. Bardzo dużo ludzi było zatrudnionych, nie ma pracy. Nie ma już tego zakładu. Nie ma. Jest. Drugi zakład, przede wszystkim największy był kombajny, słynne takie. To był POM, PBROL, PSTBR. Normalnie było dużo ludzi. Renoma, PKS, GS-y byli. A teraz ludzie normalnie, którzy kończą szkołę zawodową, czy to miną szkołę, nie mają pracy, wciąż nie mają pracy. Dowiedzmy się może właśnie, jaką receptę na bezrobocie mają władze, urząd zatrudnienia. Prosimy. Co z absolwentami szkół? Zwracam się z tym pytaniem do pana Andrzeja Dratwy, pełniącego obowiązki kierownika Powiatowego Urzędu Pracy. To jest problem nie tylko absolwentów szkół chyba, ale no całego, jak gdyby tutaj, całej społeczności powiatu nowotworskiego. Faktycznie problem bezrobocia jest chyba jednym z najważniejszych na tym terenie. Ostatnie dane mówią o ponad 25% bezrobocia na tym terenie, więc bardzo potężne. Natomiast jest to też również problem przede wszystkim środków, które można, Urząd Pracy może przeznaczyć na likwidację tego bezrobocia, na pomoc w inicjatywach różnych, które miałyby to bezrobocie zmniejszyć. Niestety te środki, które zostały przyznane na ten rok, są bardzo małe. Jest to 40% tego, co było zapotrzebowane i no 60% tego, co jak gdyby mieliśmy w tamtym roku. Natomiast obniżono fundusze na przykład na roboty publiczne, tak słyszeliśmy. Tak, obniżono. Jesteśmy w trakcie przeliczenia. Będą to naprawdę bardzo małe kwoty i niewiele będziemy można jak gdyby za te pieniądze zrobić. Natomiast absolwenci, jeżeli wrócić do początku tego pytania, są objęci przez nas szczególnym takim jak gdyby opieką. Jest realizowany przez nas program Absolwent 98. Na to jak gdyby no, przeznaczamy pieniądze przede wszystkim, no ale niestety... Co w praktyce oznacza ta akcja? Oznacza to, że jak gdyby największą, prawie wszyscy absolwenci, którzy kończą szkoły, są przez nas, spotykamy się z nimi, rozmawiamy, ustalamy kierunki działania, pomocy w znalezieniu pracy, przeznaczamy specjalne pieniądze na dofinansowanie prac związanych z zatrudnieniem absolwentów. Jeszcze władze miasta. Panie burmistrzu, panie starosto, czy istnieje jakiś pomysł na, nie wiem, przyciągnięcie choćby jakichś biznesmenów do lokowania swoich przedsiębiorstw w tej miejscowości? To bezrobocie jest na tyle duże, że podejrzewam, że takimi własnymi środkami ani gmina, ani powiat sobie z tym nie poradzą. Tak, tu zadaniem gminy jest stwarzanie warunków dla rozwoju biznesu, nie tylko własnego, ale także zewnętrznego, który by przyszedł. W tym celu już w roku ubiegłym Rada uchwaliła nowy plan zagospodarowania miasta i gminy. Są poszerzone granice miasta, są nowe tereny przeznaczone na działalność gospodarczą, a także na terenach wiejskich. Czy to są, rozumiem, grunty gminne, które wy jesteście w stanie ewentualnie przekazywać, czy to są prywatne grunty? No te grunty za każdym razem trzeba po prostu nabyć, biznes musi je kupić, ale one nie są gminne, są także własnością prywatną i tu jakiś mały swój interes robią mieszkańcy gminy ewentualnie. Także na terenach wiejskich, wszędzie tam, gdzie można rozwijać formę na przykład agroturystyki, to też te tereny są przeznaczone na tereny rekreacyjne, gdyż to też jest szansa, gdy zauważamy, że coraz liczniej w weekendy odwiedzają nas mieszkańcy Trójmiasta. Czyli rozumiem, że tutaj zarówno rozwój przemysłu, jak i rozwój działalności turystycznej. Czy nie boicie się, że to jedno drugim się może kłócić, że tego rodzaju oblicze przemysłowe może z kolei jakby utrudniać przyciąganie turystów? To na pewno nie będzie wielki przemysł. My mówimy tu o przemyśle związanym z przetwórstwem płodów rolnych, które są tu produktem miejscowym, gdyż chcemy właśnie odmienić tą relację, że na Żuławach jest bardzo duża wydajność produkcji rolnej, ale te wszystkie produkty są wywożone z Żuław. No dobrze było, żeby one były tu przetwarzane i żebyśmy nie pełnili takiej roli jak roli po prostu niższej w tym cyklu produkcyjnym. Z tym, że te wszystkie pomysły moim zdaniem nie rozwiążą całego problemu, gdyż to jest moje zdanie osobiste już w tej chwili, że tym rynkiem pracy przyszłościowym, który może ten problem nowodworski rozwiązać, to jest rynek gdański. Zauważmy, że w Gdańsku stopień bezrobocia wynosi 4%, u nas 25%. Mieszkamy w odległości 35 km od Trójmiasta. Myślę, że to jest sporo spraw do załatwienia. Myślę, że wróćmy jeszcze do pytań, bo też one dotyczą właśnie kwestii bezrobocia. Proszę bardzo. Dzień dobry. Jestem mieszkanką Nowego Dworu.
przeżyłam prawie już pół wieku, no i chciałam jeszcze poruszyć sprawę bezrobocia. Otóż moim problemem jest to, że w 1990 roku w ramach reorganizacji Urzędu Miasta i Gminy po prostu przeszłam na zasiłek dla bezrobotnych. Czyli została pani zwolniona, krótko mówiąc. No tak, od tamtej pory przez 9 lat po prostu nie mogę znaleźć pracy. Szukam po prostu, no owszem, jestem zatrudniona na pół roku, potem zasiłek, a teraz ostatnio byłam w miejsko-gminnym ośrodku pomocy opieki społecznej, zatrudniona jako opiekunka. Pracowałam 3 miesiące, miałam umowę, później dodatkowo 3 miesiące, no i na tym już jest koniec. Po prostu nadal chodzę, już od grudnia jestem bez pracy, chodzę do Urzędu Miasta i Gminy szukać pracy. Po prostu tam nie ma po prostu pracy i po prostu chodzę. Czyli pracy, krótko mówiąc, nie ma i nie ma specjalnych perspektyw na to, żeby była, tak? Tak, oczywiście. I właśnie jeszcze to problem, że z powstaniem naszego powiatu tak dużo... No właśnie, a propos powiatu, właśnie tu jest jeszcze sprawa siedzib powiatowych. Ja przepraszam, że pani przerwę na chwilę, obejrzyjmy może właśnie jak ma się sprawa z tymi siedzibami powiatowymi i ten materiał będzie też w pewnym sensie odpowiedzią dla pani. Prosimy. Starostwo Żuławskie mieści się w okazałym, ceglanym budynku przy ulicy Sikorskiego, tuż nad rzeką Tugą. W tym samym miejscu siedziba powiatu była również przed 1975 rokiem, czyli przed gierkowską reformą administracyjną. Choć dziś starosta ma gdzie urzędować, gorzej jest z siedzibami dla innych instytucji, które w powiecie działać powinny. W Nowym Dworze nie ma sądu, prokuratury, sanepidu czy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Z kolei Urząd Pracy, ZUS i Skarbówka na razie pracują w budynku władz powiatowych. W Nowym Dworze mówi się otwarcie, że miasto stało się stolicą powiatu warunkowo. W ciągu 2 lat musi udowodnić, że mieszkańcy powiatu rzeczywiście najważniejsze sprawy urzędowe mogą załatwiać w mieście. Wcześniej, do 1975 roku, był tutaj sąd. Obecnie przewidziane jest to miejsce, ten budynek, na sąd i prokuraturę. Spodziewam się, że nastąpi to niebawem, bo już są pewne jakieś decyzje, jakieś już zwiastuny dotyczące powstania tutaj właśnie w tym miejscu sądu i prokuratury. Władze powiatowe twierdzą, że w staraniach o znalezienie siedzib dla różnych instytucji potrzebują wsparcia władz wojewódzkich i poszczególnych ministerstw. Obiecują, że już niedługo do budynku, gdzie teraz mieści się zarząd dróg, niektóre urzędy powiatowe się przeniosą.